Witam wszystkich po krótkiej przerwie na kanale Żołnierz Chrystusa. Ten film nagrywam z wyraźnego poruszenia Ducha Świętego i kieruję go przede wszystkim do tych, którzy traktują poważnie swoje chrześcijaństwo. Jak wspomniałem wcześniej, kieruję ten film do wszystkich tych, którzy poważnie traktują swoje chrześcijańskie życie, a którzy jednak z jakichś powodów doświadczają różnego rodzaju duchowych ataków na swoje życie. Stąd też tytuł tego filmu – Wojna przeciwko świętym. Często zdarza się, że wielu szczerych chrześcijan zaraz po tym, jak doświadczyło w swoim życiu nawrócenia, doświadczyło duchowych przełomów, doświadczyło uzdrowień problemów, uzależnień, różnego rodzaju zmagań, cieszą się swoim zwycięstwem tylko i wyłącznie przez krótką chwilę. Po tym krótkim czasie stare pożądliwości wracają ze zdwojoną siłą, natarczywe, bluźniercze, lękliwe myśli narastają z jeszcze mocniejszą siłą, pojawiają się jeszcze silniejsze pokusy i wydaje się, że jakby wszystko to, z czego Bóg nas uwolnił, nagle zaczyna do nas powracać. Dzieje się tak m.in. dlatego, że istnieje konkretna, inteligentna siła demoniczna, która ma za zadanie zniszczyć nasze życie. Ta siła zna nas doskonale, wie, kiedy nas zaatakować i tak jak mówi Biblia, krąży jak lew ryczący, szukając kogo by pożreć. List do Efezjan poucza nas również o tym, że ta walka jest walką duchową. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, ale przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom ciemności tego świata i przeciw duchowemu złu na wyżynach niebieskich. Może ty jesteś właśnie tą osobą, która to ogląda, a która to doświadczyła w swoim życiu nowonarodzenia, doświadczyła Boga, przyjęła dar Ducha Świętego, została ochrzczona, a pomimo tego zaczęła doświadczać niesamowicie mocnych duchowych ataków na swoje życie. Może wszystko nagle zaczynało się układać w twoim życiu i zrobiłeś wszystko według biblijnych wskazówek, ale pomimo to z jakiegoś powodu nagle stare życie zaczyna cię gonić. Może na nowo zaczynasz zmagać się z natrętnymi bluźnierczymi myślami, z napadami złości, agresji, z powracającymi perwersjami seksualnymi, czy z depresją, czy nadmiernym smutkiem. Może są to również wybuchy niekontrolowanej złości czy agresji i nie wiesz, jak się od tego uwolnić. Może również wypominasz sobie w chwilach takich ataków, że skoro jesteś chrześcijaninem, to nie powinieneś mieć już tego typu zmagań, ale z jakiegoś powodu jednak one są w twoim życiu. Jeśli odnalazłeś siebie samego w którejś z tych sytuacji, które wymieniłem, to najprawdopodobniej stałeś się celem ataków duchowego zła na twoje życie. Ataki te pochodzą oczywiście ze stron sił ciemności. Mają za zadanie cię rozbroić, mają za zadanie pozbawić cię życia modlitewnego, mają za zadanie pozbawić cię radości i sprawić, że zaczniesz wątpić w Bożą moc. Najgorsze, co w takiej sytuacji możesz zrobić, to biernie się temu przyglądać, mając nadzieję, że kiedyś może się to skończy, obrazić się na Boga, użalać się nad sobą, czy tkwić w mentalności ofiary. Chcę ci powiedzieć, że wielu mężów Bożych toczyło ciężkie boje duchowe, zanim Bóg zaczął się nimi potężnie posługiwać. Do takich osób należał m.in. Derek Prince, który był jednym z najlepszych wykładowców Słowa Bożego i który zmagał się przez wiele lat z depresją, nie wiedząc, że tak naprawdę stoi za nią inteligentne zło, które doskonale go zna i dąży do tego, aby go zniszczyć. Inną osobą zmagającą się z bluźnierczymi myślami przeciwko Duchowi Świętemu, trwającymi około pół roku, był Dan Moller, którego możecie posłuchać na kanale Chrześcijańskie Nauczania. Również pastor Józef Jasiński, który prowadzi obecnie najskuteczniejszą służbę uwolnienia w Polsce, zaraz po swoim nawróceniu zaczął zmagać się z psychicznym obłędem, za którym później, jak się okazało, stoi konkretna demoniczna siła. Wszystkich tych bożych mężów łączy jedna wspólna rzecz. Wszyscy oni rozpoznali, że ich życie stało się atakiem duchowego zła. Rozpoznali te ataki i postanowili położyć tym atakom kres. Linki do ich historii będą znajdowały się w opisie filmu i zachęcam, by się z nimi zapoznać. Podążając więc za historiami wyżej wymienionych braci, dochodzimy do wniosku, że pierwszym punktem duchowej walki jest zlokalizowanie, w jakiej sferze naszego życia jesteśmy atakowani. Musimy ustalić, w jakiej sferze naszego życia diabeł zbudował sobie warownię, w jakiej sferze naszego umysłu diabeł zbudował sobie warownię. Gdyż oręż naszej walki nie jest cielesny, ale z Boga,
i ma moc burzenia twierdz warownych. Ja sam po swoim nawróceniu również stałem się celem ataków demonów na swoje życie. Jako że przez wiele lat byłem uzależniony od pornografii i Chrystus w ponadnaturalny sposób złamał kajdany tego uzależnienia, zaraz krótki czas po swoim nawróceniu zacząłem doświadczać ataków natarczywych perwersji seksualnych, perwersyjnych myśli seksualnych na swoje życie. Próbowałem czego mogłem, żeby wyzbyć się tych nachodzących mnie ze wszystkich stron myśli, które pojawiały się podczas różnych pobożnych czynności, takich jak czytanie Słowa Bożego, modlitwa, uwielbienie czy chrześcijańskie spotkania. Pamiętam, że wylałem przed Panem wiele łez, prosząc Go o to, aby zabrał ode mnie te myśli, bo po prostu nie chciałem ich w swoim życiu. Nic nie pomagało mi aż do momentu, w którym otrzymałem od Boga sen. Mówiłem już o tym śnie trochę w filmie, o tym, w jaki sposób radzić sobie z pokusami, ale opowiem jeszcze ten sen tutaj jeszcze raz. W tym śnie zobaczyłem drzwi do mojego pokoju, które się otworzyły i stanął w nich demon. Ten demon to był sukub. Postać, którą pamiętałem z różnych gier wideo i o której myślałem, że jest tylko wynikiem bujnej wyobraźni twórców tych gier. Sukub według demonologii jest demonem odpowiedzialnym za doprowadzanie mężczyzn do rozwiązłości seksualnej, atakującym ich głównie we śnie. I czy ktoś się z tym zgadza lub nie, ja osobiście wierzę, że tego typu demony istnieją i że nie są one wynikiem jedynie bujnej wyobraźni ludzi, którzy stworzyli tą postać i którzy opisali jego działania, ale że inspiracja do opisania działań tego demona po prostu wzięła się z równoległego świata duchowego, który jest nieustannie aktywny. No ale wracając do mojego snu, kiedy zobaczyłem tego demona, on zaczął iść w moim kierunku. Zaczął iść w kierunku mojego łóżka, chcąc ze mną współżyć. Pamiętam, że w tym śnie byłem bardzo przerażony, kiedy demon już był blisko, z moich ust wydobył się werset z pierwszego listu do Tesaloniczan. Taka jest bowiem wola Boga, wasze uświęcenie, żebyście powstrzymywali się od nierządu. Słowa, które wypowiedziałem, słowa z tego pierwszego listu do Tesaloniczan, przeszyły tego demona jak miecz, który nagle się rozpłynął, a ja zbudziłem się, wiedząc i mając świadomość, że moje życie stało się celem duchowego ataku. Wiedziałem również, że Bóg dał mi rozwiązanie tego problemu i pokazał mi, w jaki sposób z nim walczyć. Z tamtej pory używałem tego wersetu jak miecza, żeby rozbijać wszystkie myśli, perwersyjne myśli seksualne, które próbowały mnie nachodzić, i im więcej ich się pojawiało w mojej głowie, tym częściej cytowałem to słowo, albo na głos, albo w swoich myślach, aż do momentu, w którym te ataki ustały. Zdarza się oczywiście również, że tego typu ataki znowu mi się zdarzają. Zazwyczaj wtedy, kiedy mam gorsze dni, ale mam już tą świadomość, że jest to duchowy atak i po prostu używam tego wersetu, żeby te myśli przegonić. Jeśli więc już uda Ci się zlokalizować miejsce, w którym jesteś atakowany przez przeciwnika, pozostaje znaleźć werset biblijny i użyć go niczym miecza. Często my jako chrześcijanie próbujemy wszystko zostawić w rękach Boga, nie korzystając z precyzyjnych wskazówek biblijnych, które pouczają nas o tym, że tym właśnie mieczem, którego powinniśmy używać do walki, jest Słowo Boże. Weźcie też hełm zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Musisz pamiętać o tym, że bierny i leniwy chrześcijanin to taki chrześcijanin, z którego stanu piekło się raduje, no bo to jest właśnie ich cel. Kiedy zlokalizujesz twierdzę demoniczną w swoim życiu, kiedy zlokalizujesz ten atak, weź ten fragment Słowa Bożego po prostu i ogłaszaj go nad swoim życiem. Zacznij się nim modlić. Nie musi to być oczywiście jeden fragment biblijny, ale może to być wiele fragmentów, których będziesz używał do swojej codziennej modlitwy. Bardzo ważne jest, żebyś w tym wszystkim uzbroił się w cierpliwość, dlatego że przełom może nie przyjść od razu. Może to trwać kilka tygodni, a nawet kilka miesięcy. Przeciwnik podczas twojej walki będzie próbował wmówić ci, że to wszystko nie ma sensu i że to nie działa. I jeśli będą ci się pojawiać tego typu myśli, to najlepiej będzie, jeśli zwiększysz intensywność modlitwy i dodasz do tego na przykład post od jedzenia. Pamiętaj nieustannie w swojej walce o słowach z listu do Hebrajczyków, który mówi: Słowo Boże bowiem jest żywe i skuteczne,
ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny. Nie możemy bagatelizować realności duchowej walki. Wiemy o tym, że Chrystus wszelką zwierzchność już pokonał na krzyżu, ale bardzo często chrześcijanie godzą się na opłakany stan swojej duszy, swojego ciała, swojego zdrowia mentalnego, mając nadzieję, że może kiedyś ten stan minie i sytuacja sama się rozwiąże. Chrystus dał nam konkretne narzędzia do rozbrajania wszelkich duchowych zwierzchności, a my po prostu mamy ich teraz użyć. Wiem też, że niektórzy oglądający ten film mogą mieć problem ze swoją modlitwą, mogą mieć problem z ułożeniem tego typu modlitwy, więc podam teraz 3 przykłady tego, jak taka modlitwa mogłaby wyglądać. Ojcze, dziękuję Ci za to, że powołałeś mnie do świętości. Taka jest bowiem wola Boża względem mnie, moje uświęcenie, bym powstrzymywał się od nierządu. Ojcze, dziękuję Ci za to, że mój płacz zmieniłeś w taniec. Zdjąłeś ze mnie wór pokutny, a przepasałeś mnie radością. Dziękuję Ci za ducha radości i miłość, którą rozlałeś w moim sercu. Dziękuję Ci, Ojcze, za ducha pokoju. Dziękuję Ci, że jestem wyuczony przez Ciebie i że wielki jest mój pokój. Dziękuję Ci za to, że Twoja miłość uczyniła mnie łagodnym i pełnym pokoju. To tylko parę z przykładów, jak mogłaby wyglądać tego typu modlitwa. Dodam tylko na koniec, że oczywiście nie za każdą tego typu sytuacją kryją się siły demoniczne. Czasami jest tak po prostu, że chrześcijanin jest leniwy, że nie ma rozbudowanego życia modlitewnego, że nie czyta Słowa Bożego i nieustannie znajduje wymówki, by go nie czytać i zanim zacznie gronić demony, powinien postawić na zbudowanie solidnego fundamentu. Dziękuję za obejrzenie. Jeśli ten materiał był dla Ciebie pomocny, to koniecznie daj znać w komentarzu i udostępnij go dla innych, dla których również mógłby okazać się pomocny. Do zobaczenia i niech Bóg Ci błogosławi.